Ostatnio wybuchła afera wokół Diozu, czyli jednej z najpopularniejszych fundacji w Polsce, wchodzącej w masę współprac z dużymi twórcami i frikowymi federacjami. Dzisiaj postanowiłem się przyjrzeć kilku krzywym akcjom i praktykom Diozu, które znalazłem w internecie. Dodatkowo wyszła na jaw czarna kryminalna przeszłość Dagmary z Królowych Życia i telewizje wycofują się z emisji odcinków z jej udziałem. Stanowski dostał karę finansową w związku z ominięciem zakazu publikacji filmu na Janoszek. A na koniec Ryan Garcia wygrał walkę w spektakularny sposób i przyznał się, że jego odklejki były trollowaniem. Na start powrócimy do tematu Stanowskiego oraz Natalii Janoszek. Jak ktoś zdążył zapomnieć, to w zeszłym roku Krzysztof zrobił całe dochodzenie i akcję z lotem do Indii. I wszystko po to, by udowodnić, że polska gwiazda Bollywood, bo tak przedstawiały ją media, nie jest wcale gwiazdą w Indiach i nikt w sumie jej tam nie zna. Stanowski zagłębił się też w osiągnięcia Natalii i tam to już naprawdę mamy cały iceberg tej sprawy oraz masę innych absurdów. Ale więcej się o tym rozgadałem przy okazji zeszłorocznych newsów. Natomiast był w tym wszystkim taki jeden mały szczegół. Bo przed publikacją tego wielkiego filmu Stanowskiego Natalia Janoszek go pozwała i załatwiła mu sądowy zakaz publikacji w celu zabezpieczenia. Stanowski wtedy zignorował ten zakaz i tak czy siak opublikował swój materiał. No i dopiero teraz pojawiła się reakcja sądu, którą pochwaliła się Janoszek na swoim Instagramie, czyli 15 tysięcy złotych kary dla Stanowskiego i kolejne 15 tysięcy dla kanału sportowego. Wszystko oczywiście wleciało na konto Skarbu Państwa. No i w sumie w tym kilkugodzinnym materiale na Janoszek Krzysztof sam przewidywał, że dostanie karę. W teorii nie powinienem nagrywać tego odcinka, bo być może za chwilę złamie postanowienie sądu. A teraz w związku z tą sprawą pojawiły się naprawdę absurdalne nagłówki. Bo artykuły się teraz rozpisały, że zapadła decyzja sądu, Stanowski albo zapłaci karę, albo trafi za kratki, za film o Janoszek. Jest to nad wyraz, bo czytając to wszystko ma się wrażenie, że ta kara jest wynikiem rozprawy Janoszek versus Stanowski. A to się tyczy czegoś zupełnie innego. Stanowski nagrał swoją odpowiedź w tej sprawie, gdzie stwierdził, że polskie sądownictwo jest kulawe, bo z jego strony w 2023 roku poszło odwołanie w związku z tym zakazem publikacji, a do dzisiaj nie dostaje na to odpowiedzi od sądu, ale za to zapadła kara za złamanie tego zakazu. Jakiś czas temu przybliżałem wam całą aferę z Ryanem Garcia, czyli pięściarzem kategorii lekkiej, aktualnie jednego z najbardziej zasięgowych bokserów w mediach. I zrobiło się o nim głośno przed jego ostatnią walką, bo jego zachowanie było, delikatnie mówiąc, dziwne. Pojawiły się głosy o problemach z używkami, hazardem. Garcia rzucał naprawdę niepokojącymi teoriami spiskowymi, że na przykład był wykorzystywany jak miał 2 latka. I was 2 years old, they raped me. Że zmuszali go do oglądania czynności pedofilskich na dzieciach. No i na domiar tego upozorował jeszcze swoją śmierć. No i wiele ludzi spekulowało, czy to o problemach z narkotykami, problemach psychicznych, czy w ogóle nadchodząca walka się odbędzie. No ale starcie się odbyło, dzień przed walką mieliśmy oczywiście ważenia i Ryan przekroczył dopuszczalną wagę o 1,45 kg. Dostał za to nawet karę 1,5 miliona dolarów, a na ważeniu walnął sobie jeszcze browarka. Na konferencji oraz programach ze swoim przeciwnikiem wciąż zachowywał się, jakby był kompletnie odklejony od orbity. Poważa. NGQ. Doing what I do. All white, looking nice, okay, come through. I don't know if Ryan Garcia is taking the fight serious or not. Po tych wszystkich odklejkach Garcia nikt nie wierzył w jego wygraną. Na przykład bookmacher ustawił na nim stawkę 5.25. Można było na tym kursie naprawdę się dorobić. Garcia wjechał bardzo agresywnie w Davina. Podczas całej walki znokdownował go 3 razy. Najpierw w 7, potem w 10, a na koniec w 11 rundzie. Back. I tak oto nasz odklejony Ryan z problemami psychicznymi i narkotykowymi wygrał walkę. Został pierwszym pogromcą Davina Haneya i pochwalił się, że ze wszystkiego zarobił 50 milionów dolarów. Jest całkiem tłusto. Ryan zyskał ogromny respekt w oczach ludzi, tym bardziej, że w ostatnim czasie przyznał się, że wszystkie te jego odklejki to była zaplanowana akcja, ograna już miesiące temu. We have a pre-recorded months ago. What did I say was gonna happen? I said, I'm about to make sure everybody thinks I'm gonna go crazy, I'm gonna do this, I'm gonna do that. Like, I have it all documented. I niby można mówić, że ziomek ma 200 IQ, ale no, to jego trollowanie mocno przekraczało granicę, bo typ mówił o wykorzystywaniu dzieci przez elity światowe, wspominał, że sam był wykorzystywany, upozorował swoją śmierć. Dla mnie to jest trochę za mocne, żeby trollować pod sprzedaż walki. Zwolennicy teorii spiskowych mogliby teraz powiedzieć, że to tylko taka przykrywka. Wrzućcie swoimi przemyśleniami w komentarzach. Kurwa! Zamach numer 2. Znowu zamach został zrobiony. Teraz porozmawiamy o Dagmarze Kaźmierskiej, którą możecie kojarzyć z programu TTV Królowie Życia, bo zrobiło się głośno na temat jej kryminalnej przeszłości. Pierwszy raz o Dagmarze mogliśmy usłyszeć w 2016 roku za sprawą Królowych Życia, gdzie pokazywała swoje codzienne, luksusowe życie. Ja ci coś powiem tak, nie będę tu krzyczeć przy ludziach, zaczynam się denerwować. Przyjaciółka mnie tak denerwuje. Ja to uspokaję. No, wiem.
A mnie by nawet to nie uspokoiło. I widzowie pokochali ją za dystans do siebie, otwartość oraz szczerość. Nie można dusić w sobie emocji żadnych, ani nerwów, ani smutków. Trzeba wszystko wyrzucać na zewnątrz, wtedy człowiek dłużej żyje. Doszło to do takiego stopnia, że kobieta dostała nawet swój własny serial, czyli Dagmara szuka męża, a nawet wystąpiła w filmie Patryka Wegi. Kurwa. 8 liter. To nie wiem. No to jesteś wolna. Krytyka w jej stronę zaczęła się od wzięcia udziału w Tańcu z Gwiazdami, gdzie mimo słabych ocen przez jury przechodziła dalej dzięki sympatii widzów. Według widzów to było naprawdę nie fair, bo inni się tam naprawdę starali, a ona po prostu stała w miejscu. Ale parę dni po dostaniu się do półfinału ogłosiła na swoim Instagramie, że odchodzi z programu. Nie mogę już dla was tańczyć, nie mogę was już rozweselać. Co ludzie skomentowali? Nigdy nie zrozumiem, co ona robiła w tym programie i czemu taka osoba jest promowana. Dagmara rezygnując, wreszcie coś dobrego zrobiła dla tego programu. Przez udział w Tańcu z Gwiazdami jej osoba zrobiła się jeszcze bardziej rozpoznawalna, a media zaczęły się nią bardziej interesować i wrócił temat jej przeszłości kryminalnej. Portale już kiedyś o tym wspominały, natomiast nie w takim dużym stopniu, a dodatkowo teraz wyszły na jaw nowe informacje. Dagmara w Kłodzku w 2005 roku założyła agencję towarzyską pod nazwą Heidi. Miała ona wabić nieświadome barmanki i dopiero po czasie informować o prawdziwym charakterze pracy. Jak możemy przeczytać, w przypadku odmowy świadczenia usług lub chęci odejścia z agencji, na kobiety były nakładane przez oskarżoną kary pieniężne, stanowiące z reguły równowartość utraconego przez nią w związku z tym zarobku. Kobiety miały być tam również bite oraz molestowane. Dagmara w swojej książce napisała, jeśli jest ktoś ciekawy szczegółów sprawy, to są w dokumentach, niech sobie jedzie do sądu i poczyta akta. I dokładnie to zrobili dziennikarze z portalu Goniec. W artykule ujawnili historię jednej z dziewczyn pracującej tam w 2007 roku, czyli samotnej matki, o której zdiagnozowano nowotwór. Zdesperowana dziewczyna z braku pieniędzy zdecydowała się na podjęcie pracy jako prostytutka. Miała być to jednak chwilowa, szybka akcja, żeby zarobić na potrzeby jej syna. Po czasie jednak miała dość tej pracy, bo tęskniła za synem, chciała wrócić do domu i najzwyczajniej w świecie tego żałowała. Jej stan zaczął również się pogarszać, a nowotwór dawać przerzuty. I miało to być spowodowane zmuszaniem jej do opalania w solarium. Ludzie pracujący w agencji Dagmary mieli też wciągnąć ją w narkotyki, do takiego stopnia, że dziewczyna zażywała po 5 gram substancji dziennie. W zeznaniach dziewczyna przytoczyła sytuację, w której została zmuszona do przyjęcia miny pod groźbami autu, ponieważ nie miała siły stać z łóżka, aby iść do pracy. Marysia po niecałych 2 miesiącach pobytu w Kłodzku próbowała uciec, jednakże ktoś ją przyłapał i natychmiast zadzwonił po Dagmarę. Groziła ona jej wtedy, że jeżeli ucieknie, to znajdzie ją i pokaże, że nie jest taka milutka, na jaką wygląda. Wtedy miał być pierwszy raz, kiedy została popita, potem miało się to dziać regularnie. Kobieta podjęła kolejną próbę ucieczki, tym razem udaną, jednak potem znowu ją złapali i ponownie zawieźli ją do agencji. Dagmara krzyczała na nią i biła ją rękami po całym ciele. Mówiła, że to człowiek, że pozabija nas wszystkich, że nikt nam nie pomoże. Następnie dziewczyna miała zostać zaciągnięta do pokoju i wykorzystana na rozkaz właścicielki jako kara za ucieczkę. Nasza królowa życia nawet wspominała w swojej książce na temat tego miejsca. Od wielu lat wiem, jak smakuje sława. W Kotlinie Kłodzkiej znali mnie wszyscy. Nie ma się czym chwalić. Kryminał to nie pierwszy rząd w operze. Zdawałam sobie sprawę, że igram z prawem. Wiedziałam, że prędzej czy później będę musiała za to zapłacić. Wyrok w tej sprawie zapadł w 2009 roku. W czasie procesu biegła oraz sąd uznali zeznania Marysi za wiarygodne, a Dagmara za wszystkie czyny została skazana na łącznie 3 lata pozbawienia wolności. Jednakże odsiedziała jedynie 14 miesięcy. U dziewczyny stwierdzono natomiast zespół stresu pourazowego, objawiający się m.in. silnymi lękami, koszmarami czy poczuciem zagrożenia. Po opublikowaniu artykułu pojawiły się oczywiście komentarze ludzi na temat Dagmary. Jak można takie coś promować, ba jeszcze robić gwiazdę? Niech wypierdala z przestrzeni publicznej. Pojawiono, że z takich odpadów robi się gwiazdeczki. TVN oraz Polsat po opublikowaniu artykułu Goniec bardzo szybko odcięli się od Dagmary, usuwając programy, w których brała udział. Jest to chore, a zarazem przykre, że to wszystko przez tyle czasu leżało w tajemnicy, a taka osoba mogła robić karierę w telewizji i w internecie. W przestrzeni publicznej nigdy nie powinno być miejsca na promowanie takich paskudnych istot ludzkich. Bardzo podobała mi się mobilizacja internetu, jak pewna gala frikowa bawiła się w robienie z byłego gangstera Słowika wielkiego bossa federacji, a skończyło się to kompletnym kancelem. Teraz też widziałem, że jakaś federacja robiła podchody, by Masa, czyli inny emerytowany gangus i świadek koronny, brał udział w galach frikowych i zarabiał pieniądze, ale szybko spotkało się to z krytyką ludzi. I ja jestem jak najbardziej za tym. Nie pozwólmy tym parszywym gangusom robić kariery w internecie, jeżeli jeszcze zaledwie parę lat temu ich życie i zarobki były oparte na krzywdzie ludzkiej. Ostatnio w internecie wybuchła głośna afera z Diozem, czyli tą popularną fundacją ratującą zwierzęta. Możecie ją kojarzyć, bo często jest stosowana przez polskich influencerów jako bezpieczny wybielacz wizerunkowy. I klucz dramy polega na tym, że Dios przetrzymuje całkowicie zdrowego psa, a ich zbiórki to fake, aby wyłudzić pieniądze od ludzi. Postanowiłem się temu przyjrzeć i wyniki mnie naprawdę zaskoczyły, ale
Zacznijmy od początku. Sytuacja, o której było głośno w internecie, zaczęła się od ucieczki owczarka Podhalskiego z posesji pewnej kobiety. Kobieta niemal od razu stawiła posta na Instagrama, informując o całym zdarzeniu, gdzie również poprosiła o jak najszybszy kontakt w przypadku znalezienia zwierzaka. Dała też tam nagrodę 1000 zł za pomoc i czytając to, można było odczuć, że kobiecie naprawdę zależy na tym, aby owczarek wrócił cały i zdrowy do domu. Niedługo potem Fundacja Dios opublikowała na swoim Instagramie filmik, gdzie ten sam pies leży na pasie zieleni na autostradzie, owinięty w koc termiczny. Z tego zdarzenia piszą w emocjonalnych słowach: wyziębiony, obolały i pokiereszowany owczarek podhalski czekał na śmierć, leżąc na pasie zieleni pomiędzy ruchliwymi pasami autostrady. Przemoczone i drżące z zimna zwierzę praktycznie pozbawione było szans na ratunek. Każdy jego ruch mógł zakończyć się tragicznie. Wyłącznie dlatego, że nie miał już sił na jakikolwiek ruch. Uniknął śmierci. W opisie posta oczywiście możemy znaleźć link do zbiórki, gdzie ludzie mogą wpłacać pieniądze, a Dios stwierdził, że pies został tam umyślnie wyrzucony. Właścicielka, widząc to, próbowała natychmiastowo skontaktować się z fundacją oraz stawiła kolejny post na Facebooku, w którym mówi, że zwierzę jest przetrzymywane bezprawnie i nie chcą oni go jej oddać. Została również poproszona o przesłanie zaświadczenia o obowiązkowych szczepieniach, bo według Diozu stan psa nie wskazywał, jakoby miał chociaż raz w roku odwiedzać lekarza. Fundacja kontynuowała wstawianie Insta Stories, gdzie dawali znać, że pies jest cały w kleszczach i pchła. To robactwo wychodzi. Okruszek też jest zapchlony. Na innych natomiast, że jego stan wynika z przemęczenia i wyziębienia oraz zmaga się z problemami ortopedycznymi, a kontakt z Diozem wciąż był znikomym i upierali się, aby nie wydawać psa. Dlatego właścicielka pojechała do ich placówki. Kobieta miała spokojnie wyjaśnić całą sytuację wolontariuszce i pokazać jej kartę medyczną psiaka. Jednakże w tym momencie miała ona wpaść w panikę i zacząć krzyczeć, że mają się stamtąd wynosić. Wówczas właścicielka zadzwoniła po policję. W obecności funkcjonariuszy pokazała dokumentację medyczną, a oni wydali nakaz oddania czworonoga. Ponoć prezes Diozu potwierdził, że psu nic nie dolega i zobowiązał się sprostować sytuację w mediach, czego do teraz nie zrobił. Dios jeszcze obciążył właścicielkę psa rachunkiem 1000 zł. To jest trochę śmieszne, bo zrobili zbiórkę na tego psa i zebrali tam kilkanaście tysięcy złotych. W nocy mój mąż otrzymał e-mail z kartą informacyjną wizyty. Mimo że badanie i diagnostyka są datowane na 20 kwietnia 2024 roku, 23:52, to na karcie informacyjnej zamieszczone są pełne dane mojego męża, które zostały podane dopiero 21 kwietnia na cele sporządzenia faktury. W treści karty w uwagach dotyczących leczenia jest napisane: dokumentacja z wizyty zostanie doręczona na wskazany przez właściciela adres mailowy w dniu 22 kwietnia. Widzicie tę sprzeczność? Przecież Dios, przeprowadzając w sobotę wieczorem badanie psa, nie mógł chyba z góry zakładać, że następnego dnia jednak zwróci psa właścicielowi, a pojutrze dośle dokumentację mailowo. Dodatkowo karta została podpisana przez weterynarz z Dolnośląskiego Centrum Leczenia Interwencyjnego Zwierząt, którego siedziba nie znajduje się pod wskazanym adresem. Jak mówi właścicielka zwierzaka, wszystko to prowadzi do wniosku, że dokumentacja medyczna została sztucznie spreparowana. Klinika, którą podał Dios, według danych i ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, znajduje się w Dobromierzu, co potwierdzają relacje świadków. Po całej sytuacji w internecie wylało się sporo krytyki na fundację, a ludzie zaczęli twierdzić nawet, że organizują oni zbiórki wyłącznie w celach zarobkowych oraz że część tych psów może nawet nie być chorych. Prezes Diosu w ogniu krytyki poinformował, że każdy darczyńca będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy, jednakże musi on się skontaktować z nim mailowo, a środki przekazane na owczarka zostaną użyte do ratowania innych zwierząt. No i okej, ale znalazłem jeszcze parę innych ciekawych rzeczy i wychodzi na to, że to nie była pierwsza taka sytuacja. Podobna historia miała miejsce z psem Trumpem. Na początku lutego zwierzak zniknął ze swojej posesji i właściciel od razu wrzucił o tym posta na Facebooka. Zniknięcie było niebezpieczne dla jego zdrowia, ponieważ pies miał zapalenie trzustki oraz musiał być pod stałą opieką lekarzy i być na specjalnej niskotłuszczowej diecie. Choroba ta spowodowała, że pies wyglądał po prostu jak szkielet i Dios tego samego dnia poinformował, że ich inspektorki odebrały psa rzekomo w stanie zagłodzenia. Jedyną chorobą, jaką ma ten pies, to jest choroba na głód. Nie miał on mieć żadnych problemów z trzustką czy wątrobą. Na Insta Stories napisali również, że pies błąkał się regularnie po mieście, a ludzie dzwoniący do właściciela, że znaleźli pupila, mieli być wyzywani. Poście napisali też, że pies miał pić własny mocz z pragnienia i jak przy wcześniej opisywanej sytuacji, od razu ruszyła zbiórka na psa. Według wersji Diozu cała choroba miała zostać zmyślona po tym, jak właściciel dowiedział się, że pies do nich trafił. W odpowiedzi na zarzuty właściciel wysłał maila do fundacji oraz udostępnił na Facebooku historię leczenia Trumpa. Możemy tam zobaczyć, że regularnie odwiedzał weterynarza. No i 3 tygodnie później fundacja informuje nas, że pies nie jest już zagłodzony. Pies z wieloma chorobami, który powinien być pod stałą, regularną kontrolą i opieką. W zamian nagle ma wiele chorób, a jego narządy, w tym trzustka i wątroba, były rozjechane. Jednak na całe szczęście udało im się wszystko ustabilizować. Dopiero udało nam się ustabilizować jego rozjechane narządy. To w końcu dolegało coś temu psu, czy właściciel sobie to wszystko wymyślił? I wymysły, że pies chora trzustka, zapalenie trzustki. Ale to nie koniec dziwnych historii związanych z tą fundacją, bo natrafiłem jeszcze na wiele artykułów, w których wynika, że pan
Konrad, czyli prezes Diozu, wiele razy musiał stanąć przed sądem w wyniku oskarżeń, m.in. o bezprawne przetrzymywanie czworonogów, pomówienia czy naruszenia miru domowego. Według mecenas Marty Blok, fundacja w sposób patologiczny unika kontaktu z organami administracji rządowej. Fundacja też ma nie stosować się do prawnych nakazów, kiedy odbierają zwierzęta właścicielom. Oskarżeni nie realizowali wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt obowiązku wskazania miejsca jego pobytu. Tym samym organ administracyjny nie mógł dokonać własnych ustaleń faktycznych w przedmiocie rzeczywistego stanu zdrowia zwierząt oraz podjąć decyzji co do ich dalszych losów. W moje ręce trafiła też decyzja prezydenta Wałbrzycha w sprawie pewnej właścicielki psa. Według wniosku Diozu, który wpłynął po odebraniu pupila, miał być on skrajnie zaniedbany w stanie wielu nieleczonych chorób i właścicielka udowodniła za pośrednictwem dokumentacji medycznej, że pies regularnie odwiedzał weterynarza i był leczony. I jedynymi dowodami Diozu były zdjęcia zwierzaka. Proszenie o dokumentację medyczną nie chcieli współpracować i jej nie dostarczyli. A prezydent po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji wydał decyzję, że stan znęcania się nad zwierzętami nie wystąpił, w związku z czym brak jest podstaw orzeczenia o czasowym odebraniu zwierzęcia. Czyli w skrócie mówiąc, Dios bezpodstawnie odebrał i przetrzymywał psa. Podobna historia jest z panem Łukaszem, który prowadzi agroturystykę w górach i posiada wiele zwierząt, w tym około 40 psów. Mam 40 psów, jako że w zimie jestem, ścigam się psimi zaprzęgami. Jest wicemistrzem świata w psich zaprzęgach i w wywiadzie powiedział, że dwóch inspektorów Diozu ubranych w mundur weszli na teren jego gospodarstwa podczas obecności jedynie jego nastoletniej córki i zabrali jednego z psów. I tutaj również natychmiast wystartowała zbiórka na pomoc. Więc dzień później pan Łukasz zaprosił do siebie policję wraz z powiatowym inspektorem weterynarii. Po dokładnym sprawdzeniu nie stwierdzili oni żadnych nieprawidłowości ani znęcania. Burmistrz miasta umorzył sprawę, jednak Dios się od niej odwołał. Przez zawiłość prawa w tym temacie wyrok na korzyść pana Łukasza padł dopiero rok później. Ale to jeszcze nie koniec, bo tym razem Dios, 2 miesiące po kradzieży psa, postanowili go adoptować innej kobiecie, nie mając do tego zwierzaka żadnych praw. 11 lipca, czyli 2 miesiące po odebraniu mi zwierzęcia, oddaję na podstawie umowy adopcyjnej, mam te wszystkie dokumenty, zwierzę osobie trzeciej, nie mając do niej żadnych praw do tego zwierzęcia. W internecie możemy znaleźć nagranie rozmowy pani Krystyny, czyli założycielki fundacji, wraz z kobietą, która adoptowała czworonoga. Możemy tam usłyszeć, że właścicielka Diozu mówi, że pan Łukasz może próbować odebrać psa, co raczej nie jest dziwne, skoro należy do niego. On tutaj może kombinować i może odebrać, bo wiesz, sama wiesz, jak on mówi, wierzą siłą albo nakaz. Oraz, że ona się tego boi. No ja się boję, pani Krysiu, tak naprawdę. No. Później twierdzi, że trzeba ją gdzieś tak bezpiecznie ulokować i cicho sza, nikomu nic. Trzeba ją gdzieś tak bezpiecznie miejscu ulokować i cicho sza, nikomu nic. Z kontekstu rozmowy wynika, że namawia ona dziewczynę do ukrycia psa do czasu zapadnięcia wyroku przez burmistrza miasta. W obawie, że właściciel będzie chciał go odzyskać. Namawiała też ją do wycięcia chipa. To się tak robi z tymi chipami? To tak można? Pewno, że tak. No, bo słuchaj, jak ci przyjdą, no to powiesz, nie wydam, dopóki ci pani sprawdzicie. Na nagraniu słychać, że dziewczyna adoptująca zwierzaka nie jest przekonana co do tego pomysłu i po prostu boi się to zrobić. A mimo tego pani Krystyna dalej próbuje ją na to namówić. Są to tylko 3 z wielu innych dziwnych historii na temat tej fundacji, które możemy jawnie znaleźć w internecie, jak tylko głębiej pokopiemy. Nie do pomyślenia jest, że fundacja wspierana przez gigantyczną ilość ludzi, w tym Fame, Bungie czy na przykład Buddę, ma tyle niedociągnięć i dziwnych akcji za uszami. Nie można im na pewno odebrać tego, że niosą pomoc i wielu zwierzakom naprawdę pomagają, ale ich praktyki są w wielu momentach obrzydliwe. Mi się w nich najbardziej nie podoba to granie ludziom na emocjach, by wycisnąć więcej kasy na zbiórkach. Te opisy na Instagramie są często napisane w tak tendencyjny sposób, by wzbudzić najbardziej skrajne emocje. Uważam też, że te ich interwencje, które wrzucają w internet, odbierania zwierzaków innym ludziom, są po prostu niesmaczne. Proszę pokazać się przed milionami słuchaczy, odbiorców. Tak? To chyba pan... Co ty robisz? Proszę mnie filmować. No i to wszystko rzeczywiście dobrze im funkcjonuje, bo fundacja w sprawozdaniach finansowych notuje rocznie milionowe zyski netto. Więc mimo, że potrafią zamknąć rok na milionowych zyskach, a przychody przekraczają nawet 10 milionów, mimo współpracy z wielkimi twórcami, federacjami i setkami tysięcy obserwujących na Instagramie, bardzo zdumiewające są te ich posty, w których błagają ludzi o pieniądze, bo zaraz będą musieli zamknąć swoją działalność. I nie będą mogli już pomagać biednym pieskom. Krzywo to wygląda. Jak coś się w tym temacie ruszy, to wszystkim was poinformuję, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie.